Może kilka słów o tej rzece, Studnicy, jak Wam się podoba? Rzeka Studnica jest dla mnie osobiście bardzo fajna i mam z nią jeszcze porachunki, bo miałem wywrotkę, chociaż jestem instruktorem kajakarstwa. W jednym momencie gałąź złapała mnie za kamizelkę i wyciągnęła z kajaka. Raczej dla osób, które już pływały kajakami i mają pewne doświadczenie. Dla takich osób bez problemu w 2 dni można rzekę Studnicę pokonać. Jest wartka, kręta, sporo zwałek. Cały czas trzeba pracować, mieć uwagę skupioną na tym, co się dzieje przed kajakiem. Bardzo mi się podoba, duża liczba bystrzy, niewielka liczba przenosek, dużo kłód, dużo zwałek. Koniecznie pływanie jedynkami, ewentualnie w dwójkach, ale pojedyncze osoby i bez bagaży. Aha. Bo tutaj przepływaliście ten odcinek od Miastka, może tak, do Kawcza? Od Miastka do Wieprzy. Aha, to dalej nawet. Tak, tak. Podobno od Miastka do samego Kawczyna jest po prostu bardzo, bardzo trudno. To jest najtrudniejszy odcinek, a szczególnie ten od Miastka do Łodzieży, gdzie jest kilka starych młynów, ale wszystkie, jeżeli dobrze sobie przypominam, pokonywaliśmy bez wychodzenia z kajaka, uważając na betonowych progach i kamieniach. On zajął nam najwięcej. Płynęliśmy od 6 do 8 godzin. Zależy. Ten odcinek? Tak. Do Łodzieży? Nie, od Miastka do Kawczyna. Aha. Od Miastka do Kawczyna płynęliśmy od 6 do 8 godzin. Osoby bardziej doświadczone pokonywały w 6 godzin. Było kilka osób, które były pierwszy raz, miały więcej wywrotek. Z nimi poprowadziłem je i po 8 godzinach skończyliśmy ten odcinek. Mhm. Następnego dnia kontynuowaliśmy z osady w Dolinie Studnicy, w Kawczynie 4 i płynęliśmy do Ciecholuba. Mhm. A trzeciego dnia z Ciecholuba popłynęliśmy już do Korzybia, to nad Wieprzą. Bardzo interesująca trasa, ciekawy odcinek, polecam wszystkim kajakarzom.